Drodzy siostry i bracia, bardzo wielu ludzi pozostaje w kwarantannie na czas tej epidemii koronawirusa, a więc trudne są wtedy warunki, żeby korzystać z rekolekcji, czy też być w świątyni. Dlatego Salvenet przygotowała nam na najbliższy tydzień rekolekcje, które będą emitowane w godzinach o 8, o 16 i o godzinie 20 wedle schematu cnót wiara, nadzieja i miłość. Poprosiliśmy o to, aby poszczególnymi cnotami zajęli się kapłani z diecezji warszawsko-praskiej i tak o wierze będzie mówił ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz katedry świętego Michała Archanioła i świętego Floriana, doświadczony duszpasterz i kaznodzieja. O nadziei powie ksiądz Michał Dziedzic, to jest nasz diecezjalny duszpasterz młodzieży. I wreszcie o miłości rekolekcję poprowadzi ksiądz Marek Kruszewski, proboszcz parafii świętego Patryka, ale znany nam jest także jako duszpasterz małżeństw i rodzin. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, aby skorzystać z tej oferty i przeżyć ten czas rekolekcyjny jak najlepiej. Szczęść Boże w tym przeżywaniu.